Ojciec Święty Franciszek z okazji dzisiejszego Dnia Chorych napisał: doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. Jeszcze wyraźniejszym staje się fakt, iż jesteśmy stworzeniem i w sposób oczywisty odczuwamy naszą zależność od Boga. Gdy jesteśmy chorzy, niepewność, strach, a niekiedy przerażenie przenikają bowiem nasze umysły i serca. Znajdujemy się w sytuacji bezsilności, ponieważ nasze zdrowie nie zależy od naszych zdolności ani od naszego zatroskania. W takich okolicznościach życia staje dziś przed nami Jezus jako lekarz, który leczy, i to nie tylko z chorób ciała, ale także z choroby grzechu, i włącza na nowo do wspólnoty ludu Bożego. Jeśli tam, gdzie po ludzku sądząc nie ma wyjścia, wkracza Chrystus, i wtedy wszystko nabiera nowego znaczenia i ma wyraźny sens. Tym sensem jest miłosierdzie, które odkrywamy na dwóch płaszczyznach. Pierwszą jest czynienie dobra przez cierpienie, które nie jest przyjmowane jako przekleństwo, lecz jako współudział w cierpieniu Chrystusa. I tak jak cierpiący Jezus nie złorzeczy, lecz modli się, tak trzeba ofiarować swoje cierpienie jako dar modlitwy za kogoś, kto żyje daleko od wiary i Boga. Przyjmując taką postawę, możemy przyczynić się do czyjegoś nawrócenia i doświadczyć radości i mocy płynącej z modlitwy, modlitwy cierpiącej. Apostołować cierpieniem to uświadomienie, że jest się kimś ważnym w oczach Bożych, że przyczynia się poprzez łączność z krzyżem Chrystusa do zbawienia świata, że pełni się szczególną misję we wspólnocie Kościoła. Apostołować cierpieniem to wezwanie dla ludzi naznaczonych chorobą, niepełnosprawnością, ludzi osłabionych wiekiem, aby zjednoczyli się jeszcze ściślej z krzyżem Chrystusa i ofiarowali swoje cierpienia dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Dzisiaj jest dobra okazja, aby podziękować Wam i wszystkim chorym naszej archidiecezji za dar takiej modlitwy. Jest ona wielkim podtrzymaniem na duchu dla wielu osób. Jest ona skarbem i bogactwem naszego Kościoła. Wszyscy jesteśmy Wam wdzięczni za ten dar i bardzo sobie go cenimy. Drugim odkryciem miłosierdzia względem chorych jest czynienie dobra. Głosząc taką naukę, Kościół zachęca i zwraca się do tych, co niosą ulgę w cierpieniu, by w tym, co czynią, widzieli postawę miłosiernego Samarytanina i opiekując się chorymi, ocierali łzy Boga tam, gdzie Chrystus płacze. Wraz z chorymi składam dzisiaj podziękowanie siostrom Józefitkom, księdzu kapelanowi Władysławowi i wszystkim osobom zaangażowanym w posługę w Domu Miłosierdzia. To jest to, co czynicie, jest naśladowaniem dzieła Szymona z Cyreny, przychodzącego z ulgą Panu Jezusowi, i świętej Weroniki, ocierającej Jego twarz. Dzisiaj Chrystus płacze w chorych i starszych, a Wy, pomagając im, ocieracie cierpiące oblicze Zbawiciela. Przychodząc im z pomocą, rozpoznajecie w nich godność dzieci Bożych, daną im przez Stwórcę. Święty Jan Paweł II powiedział: kto niesie krzyż razem z Jezusem, daje wymowne świadectwo także wobec tych, którzy czują się niezdolni do wiary i nadziei. Osobiście jestem Wam wdzięczny za taką postawę wiary, która przynosi radość,
odbudowuje nadzieję i jest znakiem miłości bliźniego. Moi drodzy, w liście świętego Jakuba czytamy: choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. W tych słowach odnajdujemy bardzo jasne wskazanie i połączenie dotyczące ważnego sakramentu, który przynosi ulgę. Dlatego dzisiaj trzeba to pouczenie spełnić, aby w sakramencie namaszczenia chorych przynieść waszemu życiu ulgę. Niech w tej modlitwie i posłudze Kościoła zatrzyma się przy was Jezus miłosierny, a przez posługę sakramentalną niech łaska Boża umocni wasze chore ciało i pokrzepi duszę. Wszystkich was polecam dobremu Bogu i wstawiennictwo Matki Maryi Panny, wzywanej dzisiaj w tym szczególnym przedmiocie jako uzdrowienie chorych. Polecam was opiece świętego Zygmunta Gorozdowskiego, lwowskiego Ojca Miłosierdzia, którego ręce były przy chorych, a serce przy Bogu. Niech łaska Boża umocni was i napełni Bożym błogosławieństwem. Thank you.